Siema, jestem Magła, to jest mój pierwszy odcinek z Call of Duty World War II. Dzisiaj rozegramy sobie kampanię, tak więc bez zbędnego przedłużania zaczynajmy. Oczywiście ja już wcześniej próbowałem zrobić taki mały odcinek testowy, ale nie... 6 czerwca 44. D-Day. Desant jest w Normandii. Będziemy odbijać Francję nazistą. Chciałem tylko tak sprawdzić, czy to działa. Dobra, tak więc zaczynajmy. Zresetujmy normalny poziom, weźmy. Takie krótkie wprowadzenie będzie, to ja się wyłączę na chwilę. Okrutna hitlerowska machina wojenna spadła na Europę Zachodnią. Rzucona na kolana wojną błyskawiczną, znalazła się na krawędzi zagłady. W tę najczarniejszą godzinę musimy zebrać nasze siły i dać odpór ciemiężycielom. Walka z nazizmem będzie ciężką próbą, lecz z naszymi sojusznikami wyjdziemy z niej zwycięsko. This day is set upon a mighty endeavor, a struggle to preserve our civilization and to set free a suffering humanity. Our sons, pride of our nation, lead them straight and true. Their road will be long and hard. Men's souls will be shaken with the violences of war. In this hour of great sacrifice, we shall prevail. Paul. Jest 6 czerwca 1944 roku. Bracie, gdybyś tylko tu był. Atakujemy jakąś plażę, nawet nie wiem jak się nazywa. Mamy odbić Francję z rąk nazistów, ale na razie głównie czekamy. Więc mówi, że chce mój zegarek, a ja myślę... Na co mu kurwa mój zegarek? To przecież kapitan drużyny futbolowej. Odwracam się. Większość moich kumpli ze szkolenia jest ze mną na statku. Wszyscy mają Pietra, ale nikt tego nie okazuje. Na początku nie znosiłem Zussmana, ale teraz to jest chyba mój najlepszy kumpel. Ciągle szuka tarapatów. Gdyby nie to, że wojna już trwa, próbowałby rozpętać swoje. Poza tym potrzebuje palców, żeby zrobić zdjęcie roku. Styles chce po wojnie być fotografem dla magazynu Life. Jest trochę podobny do Clarka Kenta, ale kiedy zdejmie okulary, to zmienia się w krótkowidza. A Yellow to weteran. Chociaż moja mama nazwałaby go nieco prostackim. A, podnieśmy nieco stawkę. Jezu, jakie to głośne jest. Święty Michał, to patron żołnierzy. Dba o mnie od czasu Kasserin. Zussman, 3 razy w 10 sekund. I jest twój. No nie wiem. O, zawsze możesz spękać. Stawiam na Zussmana. Okej. Wchodzę. Nie patrzę. Licz po prostu czas. Wracając do tematu... Z kumplami wbiliśmy się na partyjkę pokera urządzoną przez futbolistów. Znajomi pokazywali mi na migi, jakie karty mają inni. Trzeba było zobaczyć minę tego frajera, kiedy wygrałem. Gotowy? Mm? Tak to jest, jak się próbuje kandować kanciarza. Właśnie tak. Ale panie, a Jelo bije się, jakby było ich dwóch. A mówiła, żeby nie podawać ręki Żydom. Wczoraj w nocy śpiewała inaczej. A bucem to on jest za sześciu. A, tam na co komu durny wisielek. Tobie się przydawał. Znajdę sobie coś lepszego. Prawdziwe trofeum. No to powodzenia. Ej! O 18 odprawa, spóźnimy się! Ale ten polski damik jest beznadziejny. Ja nas ochronię, Daniel, spokojna głowa.
Odprawa zaraz się zacznie. Co wy odwalacie? Jest też sierżant Pearson. Gość do rany przyłóż. Myślisz, że jesteś wyjątkowy? Szkopy zeżrą cię na śniadanie! Nie ma mowy, sierżancie. Jesteśmy ciężko strawni. Zważaj na słowa, Zosman. Za mną! Mam chwilowo farta. A więc co by się nie działo? Trzymaj się blisko. Najpierw Normandia! A potem Ren. Damy radę, Daniels. Ja pierdzielę, jaki ten dynamik jest beznadziejny. O nie. O Boże. Dobra, nie zmienię dziś, nam jest już. Wespół z naszymi sojusznikami. Wyruszamy na operację o niezrównanym znaczeniu. Naszym celem jest zdobycie przyczółka w Normandii i odparcie niemieckiej agresji, która terroryzowała Europę przez ostatnie 4 lata. Tylko my stoimy na drodze ciemności pochłaniającej świat. Tu nie chodzi tylko o zbieranie laurów za życia. Jeżeli zwyciężymy, to nasz triumf zostanie zapamiętany przez cały świat na niezliczone pokolenia. Mówię tu o chwale, żołnierze. Wiecznej chwale. Pułkownik Davis umie przemawiać. Ma gadane. Zupełnie jak trener Johnson przed meczem z Austin w Święto Dziękczynienia. I pamiętasz, przegraliśmy wtedy 42 punktami. Porucznik Turner ma baczenie na Pearsona. Trzyma go krótko. Ale jeśli Pearson zerwie się ze smyczy, to już po nas. Od kiedy mogłem utrzymać w rękach broń, chciałem być taki jak ty, Paul. Nigdy nie było łatwo ci dorównać. Ale niech mnie diabli, jeśli nie spróbuję. Więc teraz lub nigdy. Hej, chciałbym zwrócić do takiej. Poczekaj, aż trafimy do Paryża. Sporo nas dzieli od Paryża. Pamiętajcie, żadnego okopywania się na brzegu. Musimy nacierać. Nie wychylać się i nie zbijać w grupy. Pamiętajcie, czego was uczyli, a dacie sobie radę. Z dumą poprowadzę was do boju. Zawsze i wszędzie. Jasne, jasne. Dajcie im popalić, chłopcy! Jeszcze się niczego nie spodziewałem. Bombardowanie miały zniszczyć trzon obrony, prawda? Boisz się szeregowy? Nie, sir. A powinien. Daniels! Masz ognia? To jasne. Pisty, padnij! Ale to pięknie wygląda. Uwaga! Na ziemię! Jakieś 500 metrów! Musimy się wycofywać! Nie! Trzymamy się misji! Lądujemy! Zdryfowaliśmy! Nie widzę żadnych oznaczeń! Słyszałeś porucznika, cała na pół! Uwaga! Trzymajcie się! Kurwa mać! Kusko, jakieś 200 metrów! Nawet nie wiedziałem. Jakieś 20 sekund! Zgodnie z planem! Wszyscy do wału! Kopelco! James! Rozwalcie ten trud rurą Bangalore! Przygotować się! Zaczyna się! Otwieraj lampę! Nie ma tutaj osłony! To był kurwa rozkaz! Otwieraj! O nie, to się nie skończy dobrze. Co się stało?
wejść Bangalora i dostać się do wału! Musimy przebić się do bunkru! Daniels! To jest twoje zadanie! Podnieś ten ładunek! Dasz radę! Tak jest! No jasne, że damy. O Jezu! Wcale nie skończymy jak ten typ tutaj. Dobra. Czekajcie, sobie małe cięcie zrobię. Sorry, musiałem takie cięcie zrobić, bo musiałem ściszyć tą grę. Tak głośno jest, że kurde mnie nie było słychać praktycznie. O kurde, ale przerąbane tutaj. Strzelali, a my nie mamy apteczki. Dobra, gdzie mamy przejść? Już jesteśmy całkiem niedaleko. Daniels! Użyj rury, będę cię osłaniał! Kiedy się przebijemy, lecimy do bunkru! Prawie na miejscu! Wyciągaj, wyciągaj! To zaraz wybuchnie! Dobra, no to idziemy, kurde. Dalej, 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 dalej! W końcu możemy strzelać. My! Kurde, nie uratowałem swoich, szkoda. To są jakieś karabiny maszynowe, sobie zmienię. Nie wiem, który jest tutaj. No dobra, może być i te. Do takie okopy bardziej przyda się maszynówka jednak. Ta rana wygląda kiepsko, proszę weź to! Dzięki, stary! O, pięknie, mamy apteczkę. Dobra, grzejemy! Fajnie. Mamy drugą apteczkę. No i trzecią apteczkę. No to nieźle. Możemy się już leczyć do woli. Wiecie co, jednak sobie zmienię na ten karabinek. Musimy się dostać do bunkru. O kurde. O, możemy od tego ziomka brać apteczkę, no to nieźle. Fajna opcja. Co to jest? A, takie znajdźki są. Ja za bardzo nie będę się na tym skupiał. O kurde. Jakiś karabin maszynowy jest. O kurde, o kurde. Nie przedostaniemy się, może tędy. Wtedy nie można. Kolejny zniszczone! Nic z nich nie zostało! Dobra. Daniels, idziesz z Usmanem przodem! Rozwalcie te bunkry! Jazda! Okej, nie ma sprawy. Dawać mi przeciwników. Spoko, dobry pomysł. Rzucam granat! Czekajcie, mogę wziąć chyba apteczkę od niego. O kurde, zostaw ziomka mojego. Tutaj! Dawaj apteczkę. Robi się. Dobra, gitara.
środku. Tutaj też są, to trzeba tych najpierw wykończyć. Dobra, chyba już wszyscy nie żyją. To jest MP. MP jest chyba lepsza od tego. O kurde. Easy, kurde. Mogłem sobie trudniejszy poziom wziąć, ale już mniejsza o to. Nic ci nie jest? Już lepiej! Musimy się dostać do bunkru! Kurde, co to jest? Jakiś karabin maszynowy. Trzeba granat rzucić. Wyrzucam granat! A gitara. Nie było aż tak źle. Rzucam granat dymny! To dawaj apteczkę. O. Ja bym brał co chwilę, bo jednak trzeba sobie tak. Rzucaj! Nigdy apteczki nie jest tak mało, co nie? Ciężko życie walczy. O kurde. Zostaw ziomka. Chyba rzucę granatę. Rzucam dymny! A ja rzuciłem Nie, ja rzuciłem normalny granat, a nie dymny. Co ty gadasz? Jakaś apteczka powinna być. Oj dobra, z drugiej strony ich zaatakujemy, słuchajcie. Tylko jeszcze szukam apteczki. Chyba nic nie ma. Jeszcze żyje. Dobra, już nie. Tutaj czysto, biegniemy dalej. Już nie mam amunicji niestety. Dobra, mniejsza o to. Ostrzałem artylerii. Następna fala szturmowa nie da rady. Tak jest. Bardziej tak w głowę strzelać, bo to się bardziej opylatuje. Jest jakiś lepszy karabin. Zobaczę, jak... Tylko to jest półautomatyczny. To jest nasz. No już zginął, kurde. Ciekawe, czy ten... tą broń można... Wchodzę! Tak, można. O kurde. O, ale wam teraz. Kurde, pokażę. Dzieraki zimują, chodźcie. Jeszcze ktoś mi tutaj chce coś zrobić? No chodźcie, chodźcie. Kurde, gdzie przeciwnicy są? No i co? A, tutaj. Dobra. Ała. Ała. Uła. Próbują nas wymanewrować. Dobra, pięknie, zmienię szybko bronikę. Gdzie ten karabin tutaj jest? Jest dobry, bo chyba zabija Nhita. Przydałaby się pomoc! To dla ciebie! Piękny headshot. To trzeba przeładować. Dobra, idziemy. Nie wychylać się, rozprowadzamy się do kogoś! Pomocy! Trafiony! Nie jest tak źle! Na tyłach, nie zwalniaj!
Leży! O, full apteczek, bo nie mogę wziąć od tego gościa. Dobra. Szkoda, że żadnej muzyki nie ma. Przeciwnik na godzinie pierwszej! Koniec amunicji! Przeładowuję! Dobra, rzucę granat. Rzucam granat! Pięknie. Stajs, Aiello za mną! Daniels i Zussman oczyścić ostatni bunkier. Zbiórka na górze klifu. No spoko, to którędy? O tutaj. Otworzyć drzwi. Dobra, Zussman! Jeszcze jeden! Damy radę! No, oczywiście, że damy radę. Kurde. Jednak ta broń nie jest aż taka dobra, jak myślałem. Wkraczają z zachodu! Nad bunkrem! Mam apteczkę! No i dawaj apteczkę właśnie. Próbują nas wyratować! Przydałaby się pomoc! Nacieramy! Jeszcze tutaj jedna apteczka, kurde. Oh fuck. Trafiony! Dobra, zmienię sobie broń jednak po zastanowieniu. Oh fuck, na górze jeszcze są. Trafiłem go! Posuwamy się! Wsparcie z południowego zachodu! Rzucam granat! Porki z piasku! Granat! Dobra, no i wchodzimy. No to jazda! O kurde! Szybko kwadracik, kwadrat, kwadrat, kurde! Dobra, chyba się udało. Zussman! Fuck! Szybko, szybko unik. Kwadrat, kurde. Dobra, pięknie. Tylko trzeba sprawdzić, co z naszym ziomkiem. Czy on zginął, czy co? Nie, on zaćgany został. Na 12! O, fuck. Dalej, stary! Nie mogę iść! O, w dupę. Zabierz mnie stąd, kurwa. Wyciągnę cię stąd, trzymaj się! Dobra, idziemy. Damy radę. Nie jest aż tak źle, to tylko... Do punktu opatrunkowego! Tylko zadrapanie, mordo. O kurde. Dobra, użyjmy apteczki. Znajdźmy osłonę! Ilu? Zbyt wielu! Czysto! No dalej! To ma być kurwa czysto! Kurde, jaka rzeź tutaj jest. Tracę zbyt wiele krwi. Trzymaj się! O kurde, rzucili dymny. Nie wychylaj się! Dorwałeś ich? Ciągle atakują! Uwaga! Oberwał! Ruszamy! Ruszajmy się! Mam cię! O kurde! Kurwa! Możemy nie spodziewałem się tego. Nie wychylaj się! Kurde, jak... O Jezu. Jak mnie strzelają do mnie, to wtedy tak bardzo... Przyciskaj ręce do rany! Ekran się rusza, nie mogę normalnie strzelać. Pośpiesz się, ruchy, ruchy! Ruchy!
Dobra, trzymaj się. Sanitariusz! Potrzebuję morfiny. Tylko tu nie mdlej. Czekają na nas dziewczyny w Paryżu. Serio? Pewnie, że tak. Ja? A może... dasz popatrzeć na swoją dziewczynę? Jaja robisz? No nie jedzę. I tak i się widzę. Odpocznę sobie tutaj. Nie, nie, nie. Tylko mi tu nie mdlej. Hej! Daniels. Jestem. Pomóż mi. Potrzebny mi pierdolony sanitariusz! Zajmę się nim! Zjeżdżaj! Zajmę się nim. Potrzebuję cię, Daniels. Posłuchajcie! Przy farmie wzdłuż drogi stoi niemieckie działo! Walą z niego w plażę! No dalej! Wrócimy po ciebie! Sprawdź amunicję i granaty! Słyszeliście go! Dobra, lecimy. Idziemy dalej! Halo! Łap amunicję, Daniels! O, dzięki, mord, akurat tego potrzebowałem. Dobra, ziomek dał amunicję, no to lecimy. Ten Zussman to, kurde, tylko zadrapanie. Wyjdzie z tego. Musicie być gotowi! Szybko! Napieprzają z plaży, ile wlezie! O, to jest jakieś przejście fajne. O, kurde. A od tyłu ich zajdziemy. Dobra, lecimy. Lecimy z nimi. No i gitara i mamy... O, tu są karabinki takie fajne. To lecimy, kurde, ze szwabami. Chodźcie tu, chodźcie, chodźcie. O kurde. Tylko nie mogę na dół grać niestety. Dobra, to moi się nimi zajmą. Nie możemy ja tam postrzelam sobie. Strzelec do KM-u! Już strzelec jest na górze. O, fuck. Ale napieprzają, to jest mega. O kurde. No tak łatwo to nie strzela się. Szybko, szybko, szybko. Im więcej, tym lepiej. Nie wiem, do którego strzelać z nich tak dużo. Patrzcie, śpiewają! Wyrwaliśmy ich! Dobra, zabić ich wszystkich. No i pięknie wygraliśmy. Tak to się robi. Czysto! Zniszcz działo! Tak jest! Które działo? A, to. Daniels, termit! Wysadzam! Może uciekajmy i to szybko. Dobra robota, Daniels. Dobra, panowie, zbiórka przy mnie. Chodźmy. Uwaga, Daniels. Pearson, potrzebny mi raport strat. Straty troszeczkę wysokie są tutaj. Nie powiem. Za cholernie wysoką cenę. Daniels! A myślałem, że widziałem już wszystko. Nic mu nie będzie? Ta. Nieźle go podszywali. Było zostać na łodzi. Teraz nam mówisz. Hej, za to, co zrobiłeś. Dziękuję ci. Jesteśmy kwita. Może przeżyjemy. Do końca?
do końca. Przyczółek jest nasz! Rozbijamy obóz wyżej przy drugim żywopłocie. Witamy w pierwszej dywizji. Jesteś daleko od Teksasu, farmerze. Nikt z nas nie był na to gotowy. Ale dobrze sobie poradziłeś. Dzięki, sir. Znaczy... Będzie dobrze, chłopcze. Dziękuję. Tak jest. Tak będzie. Nie wiem, kto uznał, że jest to sposób na odbicie Europy, ale jednego jestem pewien. Nie było go dziś z nami na plaży. No dobra, i tak przeszliśmy tutaj przez D-Day. Następnie będzie operacja Cobra, ale to już będzie w następnym odcinku. Mam nadzieję, że ten wam się podobał. No i oczywiście zapraszam do następnego. Trzymajcie się, cześć!